Dzień dobry. Chciałem najpierw bardzo podziękować za to, że znaleźliście czas na to, żeby się ze mną spotkać. Jest mi bardzo miło. Powodem mojej tutaj wizyty jest senacki konkurs list do taty, w którym braliście udział. Chciałem bardzo serdecznie podziękować. Chciałem podziękować w równym stopniu Wam, jak i Waszym nauczycielom. Wam dlatego, że ten konkurs wymaga tego, żebyście przelali na papier bardzo osobiste odczucia, własną miłość, przywiązanie do własnych ojców, czasem tęsknotę za tym, że są w domu mniej niż mogliby być itd. I decydujecie się na to, żeby o tym pisać, mając świadomość, że ktoś to będzie czytał, na przykład ja, ale także te osoby, które te 139 lat przeczytały i wyselekcjonowały te 10 do finału. Do tego potrzeba dużej odwagi, żeby napisać taki list szczerze, mając świadomość, że ktoś obcy będzie to czytał. I za tą odwagę Wam dziękuję. I dziękuję równie mocno, dziękuję Waszym nauczycielom. List gratulacyjny dla Angeliki Gołębowskiej za udział w senackim konkursie list do taty. Proszę bardzo, Angelika, bardzo dziękuję za to, że wzięłaś udział w tym konkursie i proszę, tu jest mały. Dla Blanki Staszek, list gratulacyjny za udział w senackim konkursie. Bardzo proszę, Blanka. List gratulacyjny dla Natalii Cyga. Proszę bardzo, Natalia, gratuluję. List gratulacyjny dla Maji Krzyżanowskiej. Proszę bardzo, Maja, serdecznie gratuluję. List gratulacyjny dla Olgi Ratusznia. Bardzo Olga. Gratuluję. I tutaj jest. Proszę bardzo. List gratulacyjny dla Alicji Szramy. Gratulacyjny dla Marii Kubachy. Gratuluję. Dziękuję bardzo. I tu ma. List gratulacyjny dla Jagody Nieborak. Proszę bardzo, Jagoda. Gratuluję. I tu ma. List gratulacyjny dla Marii Leśnik. Proszę bardzo, gratuluję. List gratulacyjny dla Michała Wojtczaka. Proszę bardzo, Michał. I tu jest list gratulacyjny dla Miłosza Szelesta. Bardzo Miłosz, gratuluję. Mam też list gratulacyjny dla nauczycieli, ale nie mam plecaka, proszę mi wybaczyć. Mam nadzieję, że ten brak plecaka to jest, nie wiem, czy to jest dla Pani. List gratulacyjny dla Elżbiety Łukaszek. To dla Pana. Bardzo dziękuję. I jeszcze raz powtórzę, że bez nauczycieli, bez ich zaangażowania tego konkursu by nie było. W tym wyruszeniu, że wszystkim Państwu na to oczywiście dziękuję i możemy tutaj właśnie wszystkich zaprosić. Mam też upominek dla szkoły. To jest taki album 25 lat pracy odrodzonego Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą.